Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać kolejny efekt ze stajni MXR-a Carbon Copy Analog Delay. Jak widać na załączonym obrazku ma trzy gałeczki. Ten czwarty, tutaj taki mały przycisk, dodaje jakby takiego delikatnego phase shiftera. Tak jakby delikatnie jeszcze dodatkowo jakby zmodulowanie dźwięku. To akurat sobie można posłuchać podczas samego grania. Tutaj widać gałki, oczywiście łatwo się w miarę domyślić, co oznaczają. To jest jakby ogólnie miks sygnału tego opóźnionego z naszą gitarą. Przy takim położeniu to jest jakby najsłabiej słychać delay, a przy na tym najbardziej słychać. To oczywiście jest czas opóźnienia, a to jest jakby ilość powtórzeń. Ale pokażę Wam, jak to działa na żywca. Czysta gitara, tak? Delikatny reverb uzyskać dzięki temu. Potem można na przykład zwiększyć ilość powtórzeń. Miksując ten sygnał można bardzo, teraz właściwie ten sam delay, ja prawie go nie słychać. Bardzo delikatnie, a jak damy na maksa, się bardzo przebijał przez sygnał. Chester. Wiadomo, kombinacji jest bardzo dużo i można byłoby zrobić bardzo długi filmik pokazujący, jakie tu można smaczki wyciągać. Najlepiej jak się sami tym pobawicie.